Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Kukiz 15. Dzień dobry. Czy wierzy pan, panie marszałku, w determinację prezydenta w sprawie ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym? Nie do końca rozumiem pytanie, czy wie, że... Ale czego pan nie rozumie, to ja chętnie wytłumaczę. Dobrze, czy rozumiem, że Pani. Nie bronił pyta, swoich czy... projektów. No mam nadzieję, że tak. Znaczy, pan prezydent no, mówił otwarcie, że jakby dopuszcza pewne zmiany w, w Sejmie. Od tego jest zresztą Sejm. Natomiast, no, jeżeli zostaną przekroczone jakieś granice założeń istotnych, no to zawetuje ponownie. Dzisiaj spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Myśli pan, że rzeczywiście będzie tam bronił swoich racji, ponieważ jak pan wie, Prawo i Sprawiedliwość ma różne pomysły, które chcą, ten, chcą te ustawy poprawić. Dobrze, to dwie uwagi. Jedno znaczy dla mnie jest dziwne trochę to, że my się ekscytujemy tym spotkaniem między panem prezydentem Ale kto się a, a prezesem. Kto się komentatorzy, powiedzmy w ten sposób, dlatego, że to jest element jakby naturalnego dialogu, który w normalnym państwie powinien mieć miejsce na co dzień, prawda? Że szef e, rządzącej partii rozmawia z prezydentem mającym największą legitymację demokratyczną. Natomiast ze względu na pewne, że tak powiem, idiosynkrazje charakterologiczne polityków o, istotnych... Indiosy, idiosynkrazje, syrpe, tak. Idiosy. To ulubiony termin Udego Alena. Czyli pewne mm -hmm. cechy charakterologiczne, które y, no, gdzieś tam no, przekładają się właśnie brak dialogu, brak normalnej rozmowy merytorycznej, w Polsce, no to jest wielkie wydarzenie. Tam jest kwestia zasadnicza, merytoryczna jedna, podnoszona zarówno przez prezesa Kaczyńskiego, jak i przez wiceministra Warchoła. Czyli kwestia konstytucyjności tej poprawki, którą zaproponował KUKIS 15, czyli tego bezpiecznika na wypadek, gdyby A no właśnie. Prezy, prezes Jarosław Kaczyński mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że to jest prawdopodobnie niekonstytucyjne, ponieważ sędziowie mogliby być bardzo niewielką nawet nie większością, tylko bardzo małą mniejszością wybrani. On sugeruje, że nawet trzech, dwóch posłów mogłoby mhm. teoretycznie wybrać sędziego KRS-u. No niestety tutaj pan prezes nie ma racji. Podobnie jak wiceminister sprawiedliwości, na którym on się opiera, Polecam panu prezesowi lekturę artykułu 120 Konstytucji, który mówi, że Sejm uchwala ustawę zwykłą większością głosów lub co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. I uwaga, w tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej. Raczej. Czyli Sejm może wprowadzić e, ustawą inny sposób wybierania, na przykład jeden poseł, jeden głos, głosowanie imienne, tak jak my proponujemy, jeżeli nie będzie trzech piątych. Ale czy rzeczywiście to jest tak, że kilku posłów mogłoby wybrać sędziego, czy to jest sprowadzenie tej kwestii do absurdu? E, to jest sprowadzenie do absurdu, natomiast e, ja powiem pani. To jest teoretycznie niemożliwe? Teoretycznie jest to możliwe, ale jakby to nie, to nie jest problem. My proponujemy taki sposób, żeby po prostu posłowie mieli listę kandydatów przedstawionych na kartce, przedstawionych przez obywateli, którzy zbiorą po 2000 podpisów i żeby zaznaczali znaczkiem X tego kandydata, którego popierają, 15 pierwszych wchodzi. Tak? To się przekłada na to, że y, trzeba by y, się porozumieć w Sejmie, że koło 30 posłów popierałoby jednego kandydata i byłaby reprezentacja proporcjonalna, czyli nie tylko jedna partia, jak chciał, y, zbignie ziobro, ale inne partie również by mogły wskazać swoich tych obywatelskich kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość proponuje drugi krok taki, żeby to Senat większością trzech piątych, też się pojawiła tutaj taka kwota dwóch trzecich, wybierał jeśli nie uda się Sejmowi sędziów KRS-u. No, ale to, pan... znaczy, to jest powrót po prostu do pierwotnych założeń Prawa i Sprawiedliwości, czyli wszystko dla nich. Tak? Oni chcą mieć swoich 15 sędziów e, Krajowej Rady Sądownictwa. I znowu odwołam się do wywiadu prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. On mówi, że Senat e, z, w, jest inną izbą i zapewne senatorowie dogadywaliby swoje wybory z prezydentem. No to, to, to jest oderwane z rzeczywistości stwierdzenie. No, senat jest izbą w ogóle zbędną w obecnym systemie ustrojowym. Natomiast jest całkowicie kontrolowaną politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość. I senatorowie, podobnie jak posłowie partii rządzącej, działają na rozkaz. Nie mają swoich prawda, poglądów, tylko wykonują polecenia z Nowogrodzki. Jeżeli w wyniku porozumienia prezydenta z Prawem i Sprawiedliwością doszłoby do ponownego uchwalenia tych ustaw w kształcie takim, jak były uchwalone w lipcu. To lepiej, żeby zostało tak, jak jest, czy lepiej, żeby było tak, jak zostało uchwalone w lipcu? Już się gubię w tych zawiłościach, pani redaktor. Ale jakie to są zawiłości? Nie. Pię, po no pierwsze... jest stan, jest w tej hmm. chwili jest zmieniona taka ustawa o stroju sądów powszechnych. Tak, tak, to, już, to już mamy. Tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o Sąd Najwyższy i KRS, to jest stan taki, jak był przed lipcem. Prawda na razie? Aha, czyli lepiej, żeby, czy pani pyta, czy lepiej, żeby weszła poprawka tak. prezydencka, tak? czy żeby, tak? Nie, czy lepiej, czy żeby, żeby wyszły jakieś uzgodnione między prezydentem a prawem i sprawiedliwością ustawy zmieniające stan, który jest teraz, mhm. czy lepiej, żeby zostało jak jest? Powiem w ten sposób. Pan prezydent starał się szukać pewnego kompromisu i my tu kibicowaliśmy, podpowiadając rozwiązania proobywatelskie. Natomiast cały czas powtarzamy do znudzenia, że to nie ma żadnego znaczenia dla obywateli. Znaczy, nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o relacje obywatela z sądami. To nie przyspieszy postępowań, prawda? Nie zbliży wymiaru w tym... sprawiedliwości. No, bardzo... Po co się o to bić? To jest bardzo dobre pytanie. dlatego, że Ale to... państwo też się o to bili. Nie, nie. Zgłosili swoją poprawkę, prawda? Tak, tylko że jakby my się tym różnimy od yy, Prawa i Sprawiedliwości Platformy. Formy, że my nie chcemy mieć swoich sędziów, tak? Oni się biją o stołki. To są sprawy kadrowe, pani redaktor, to znaczy. Yy... Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić czystkę w krs i w Sądzie Najwyższym, żeby dyspozycyjnych wobec siebie sędziów tam mianować, tak? A my powtarzamy, że to dla obywatela nie ma żadnego znaczenia. My chcemy wprowadzenia sędziów w pokoju, którzy przyspieszą postępowania, bo będą wybierani, rozliczani przez obywateli i będą orzekali w uproszczonym postępowaniu. I to by miało znaczenie się, dla ludzi. Ale angażując się w tę dyskusję, choćby właśnie zgłaszając poprawkę, o której e, mówiliśmy mhm. na początku, państwo jednak uważają, że ma znaczenie, jak będą ci Sędziowie wybierani, prawda? Czy to nie jest tak, że to zupełnie nie ma znaczenia? Czy znaczy my chcieliśmy y, złagodzić no, nie, niedobre y, rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, no, które oddają pełnię władzy jednej partii, tak? no, Jesteśmy w Sejmie, w związku z tym staramy się korygować y, anty państwowe rozwiązania, tak, które by polegały na tym, że przychodzi kolejna partia, znowu wymienia wszystkich, prawda? I tak w koło Macieju. Natomiast, powtarzam, to nie ma wielkiego znaczenia, prawda, dla sytuacji Polaków. Praktycznie żadnego, tak? Nie rozmawiamy o opiece zdrowotnej, nie rozmawiamy o podatkach, nie rozmawiamy o emigracji, tylko rozmawiamy o, o jakichś roszadach personalnych. Rozmawiamy i no, o tym i o tym, tylko o tym no, nieco częściej. Ja, nie, ja bym chciał, żeby, żeby prezydent spotykał się z, z prezesem największej partii i na przykład dyskutował o tym, żeby obniżyć ZUS dla drobnych przedsiębiorców jak najszybciej. Dlaczego to jest blokowane w tym momencie przez Zakład Ubezpieczeń społecznych, który mówi, że ma niedostosowany system informatyczny, system, na który wydano 3 miliardy złotych. A przez to, panie redaktorze, że młodzi ludzie po założeniu firmy muszą płacić 1200 zł miesięcznie, oni emigrują i zakładają firmy w Wielkiej Brytanii, gdzie płacą 60 zł. I to są A dla Polaków czy prezydent i Prezes powinien porozmawiać o sytuacji na linii Prezydent. Y Minister obrony narodowej. Oczywiście, że tak, dlatego że to jest akurat kwestia, która grozi bezpieczeństwu Polski. Dlaczego ehm, grozi? No dlatego, że mamy zaszyty w Konstytucji z 1997 roku permanentny konflikt między ministrem obrony narodowej a prezydentem przez podział kompetencji między nich tak? my jesteśmy zwolennikami kukis 15 z prezydenckiego uważam że to prezydent powinien być za to odpowiedzialny tak? już w ramach tej konstytucji nawet możemy przesunąć kompetencje z ministra obrony na, na prezydenta a to co się dzieje ostatnio to w ramach tej konstytucji można by ustawowo przesunąć już pewne kompetencje natomiast to, Czy to nie się... trzeba zmienić konstytucji żeby de facto ustanowić można... w Polsce system prezydencki znaczy, nie można by skorygować wady tej konstytucji Przesuwając kompetencje, natomiast docelowo należy zmienić konstytucję, i my jesteśmy za systemem prezydenckim. Tak? Ale, natomiast, ja pan słyszał, ale pani radca, e... proszę mi dać dokończyć Dobrze, jedną ale rzecz. To ja tylko wtrącę, Konflikt zaraz pan medialny między ministrem obrony narodowej a prezydentem, no to jest coś w cywilizowanym państwie nieakceptowalnego. No nasi i sojusznicy, i przeciwnicy zagraniczni się śmieją z nas po prostu. No. Ale to jest tylko kwestia z tego, że się śmieją, czy, czy są jakieś inne zagrożenia. No, są zagrożenia Nie jest takie, że oni... kwestia wstydu. No, nie, to nie jest tylko kwestia wstydu, no, to jest kwestia tego, że oni widzą czarno na białym, że zarządzanie armią szwankuje przez konflikt dwóch najważniejszych osób w państwie. W tej A sprawie. teraz powiem, co chciałam powiedzieć, że jak pan pewnie pamięta, prezes Jarosław Kaczyński mówi, że on jest zdecydowanie przeciwko systemowi prezydenckiemu, ponieważ czasami wybory może wygrać celebryta. Oczywiście nie ma tutaj no tak, na myśli. Prezydenta Andrzeja Dudy, może myśli, myślał o Macronie, no ale w każdym razie, że jest to niebezpieczne. No Panie redaktor, no jak widać, pan prezes Kaczyński jest bardzo niestały w swoich poglądach, bo konstytucja Prawa i Sprawiedliwości, projekt z 2010 roku, przewidywał praktycznie ustrój prezydencki. Tak? Także widać, że to jest taka zmiana poglądów w zależności od tego, skąd wiatr zawieje i jaka jest aktualna sytuacja polityczna. To jest bardzo złe podejście do polityki. A politycy trzeba myśleć w kategoriach strategicznych, niezależnie od tego, kto teraz i tu rządzi. A wracając do konfliktu pomiędzy ośrodkiem prezydenta. A ministerstwem obrony, czy generał Motacki powinien zostać na swoim stanowisku szefa dywizji wielonarodowej Weblągu? W tej sytuacji, jaka jest, został zbadany, jak powiedział minister Macierewicz, wariografem na okoliczność jego prawdomówności. Panie redaktorze, znaczy, no, no jest element śmieszności jednak w tym, że my o takich sprawach rozmawiamy. Z tego co wiem, pan prezydent zażądał wyjaśnień od ministra obrony narodowej. Powtarzam, to, że to się dzieje wszystko publicznie, jest, jest po prostu nieakceptowalne z punktu widzenia myślenia o obronności Polski no, poważnego. Nie znam sytuacji, znaczy nie, nie, nie znam szczegółów i, i, i nawet uważam, że nie powinniśmy się takimi sprawami zajmować. Tylko powinna być jedna osoba, prezydent, odpowiedzialna za to, kto dowodzi poszczególnymi listkami. A jak pan ocenia wczorajszy wyrok NSA? w sprawie kompetencji dotyczących reprywatyzacji, czyli orzeczenie, że, że nie można się tym zająć, ponieważ to są zupełnie inne organy i no dlatego tutaj nie ma sprawy. Ono, ono wynikało z pewnego wybiegu yy, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc, wybiegu prawnego, Umutowywanego tym, że ona nie chciała się stawić przed tą komisją. Tak? I teraz tak, z tą komisją jest problem generalnie, bo ona podejmuje słuszne decyzje, ale jest, umówmy się, teatrem politycznym, służącym promocji jednej osoby, pana ministra Jakiego. Tak? I my mamy jakby zarzut Dobrze, do... Ale czy przy okazji czyni dobro legalnie. Czyni, ale czyni za wolno i nie w sposób systemowy. My powtarzamy, Polska jest jedynym państwem w Europie środkowo wschodniej który nie ma ustawy prywatyzacyjnej. I teraz ta komisja musi działać kilkadziesiąt lat, żeby cofnąć decyzję tylko warszawskie. Mówimy, uchwalmy ustawę zabezpieczającą interes lokatorów, interes prawowitych właścicieli i powstrzymującą handel roszczeniami. Prawo i nie tylko w Warszawie, ale także w, w innych miastach, także w Krakowie. No właśnie, bo już wychodzą sprawy z innych miast. Natomiast pani redaktor, proszę zobaczyć, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Ono odwraca uwagę, robiąc teatr, show polityczny i nie pracuje nad ustawą reprywatyzacyjną. No i to jest sytuacja nieakceptowalna z punktu widzenia yy, dobra państwa polskiego. A można robić show i pracować jednocześnie nad ustawą? Można chyba. Ja, ja pytałem już panią premier wielokrotnie, kto w jej rządzie zajmuje się pracą nad ustawą o reprywatyzacji. Takiej odpowiedzi nie uzyskałem. Te, jaki coś tam przebąkiwał, ale nie wierzę mu szczerze. Mówiąc. Sprawa Grzegorza Długiego. Grzegorz Długi zaprzecza, że brał udział w, nielegalnej, w nielegalnym pozyskiwaniu kamienicy w Krakowie i grozi pozwem faktowi. Fakt no, upiera się przy tym, że coś jest na rzeczy. Co będzie dalej? Znaczy Grzegorz Długi nie grozi, tylko on złoży dzisiaj te pozwy, przedstawi je na konferencji prawdopodobnie za godzinę. To jest wykorzystanie prokuratury do celów politycznych, przekroczenie no, pewnych, pewnych granic, których się w państwie cywilizowanym nie powinno przekraczać. I, 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 Ale ktoś poluje na Grzegorza Długiego Skuki z Kukiz 15? Ja... Nie skółki z Kukiz 15, tylko pan minister Ziobro się zainteresował panem długim, prawdopodobnie dlatego, że. Nie, ja mówię dlatego, że jest skółki z Kukiz 15. Ktoś na niego. Tak, dlatego, że poluje. No, widocznie no, bardzo uwierało to, że my mieliśmy wpływ rzeczywiście na, na kształt tych ustaw, które beznadziejnych, które wyszły z ministra, Ministerstwa Sprawiedliwości. W kierunku ich proobywatelskiej korekty. Tak? No więc w związku z tym to jest taka polityczna zemsta, tak to, tak to interpretuje. Natomiast to się skończy w sądzie, dlatego że dzisiaj Grzegorz Długi złoży i zawiadomienia do prokuratury o. Po popełnieniu Dziękuję. przestępstwa na przykład wypuszczenia dokumentów z prokuratury. Dziękuję bardzo, wicemarszałek Sejmu, bardzo. Stanisław Tyszka, KUKIS 15.